Zapraszam do studiowania w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. To miejsce dla indywidualności artystycznych. Tu znajdziesz mistrzów, by móc doskonalić swój muzyczny talent. Atmosfera uczelni od lat przyciąga młodzież z wielu krajów świata. Mamy profesjonalnych nauczycieli, wybitnych artystów i naukowców. Nasi studenci działają w ponad 20 kołach naukowych i zdobywają setki laurów w konkursach każdego roku. Stawiamy na dynamizm, indywidualność i różnorodność. Akademia Muzyczna w Krakowie to 133 lata tradycji i nowoczesności. Dołącz do nas, by przez Akademię dążyć do gwiazd. Drodzy kandydaci, zapraszam do studiowania w Akademii Muzycznej w Krakowie. Mamy nowoczesne plany studiów. Możecie korzystać z bogatej oferty przedmiotów fakultatywnych. Możecie rozwijać swoje pasje. Otwieramy nowe specjalności na kierunkach instrumentalistyka, jazz i muzyka improwizowana. Nasze plany studiów dają możliwość przygotowania pedagogicznego już w ramach przedmiotów, które możecie sobie wybierać. Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzi przygotowanie pedagogiczne w ramach programu unijnego. Akademia Muzyczna w Krakowie uzyskała pierwsze miejsce w rankingu 28 polskich uczelni, realizując ten program. Ten kierunek zdobył także miano kierunku studia z przyszłością. Działalność studencka jest jedną z najmocniejszych stron Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Przejawia się ona w niezwykłej aktywności artystycznej i naukowej, dzięki której możliwe jest nie tylko realizowanie własnych pomysłów w ramach kół naukowych, ale również sprawdzanie siebie pod względem organizacyjnym, pod względem nawiązywania relacji zarówno w skali kraju pomiędzy innymi uczelniami, jak również na skalę międzynarodową. Projekty artystyczne to bardzo istotna działalność, która ma miejsce w Akademii Muzycznej. Projekty te to projekty zarówno instrumentalne i tutaj można wymienić nasze zespoły. Jest to orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna, orkiestra barokowa, dęta czy big band. Ale to nie tylko są projekty dedykowane instrumentalistom. Mamy również projekty, w których bierze udział chór Akademii, a także zespoły wokalne. Ta działalność może mieć miejsce tylko dzięki znakomitej współpracy z instytucjami kultury. I to zarówno z instytucjami kultury Krakowa, jak i również z instytucjami poza Krakowem. Należy tu wymienić Filharmonię Krakowską imienia Karola Szymanowskiego, Centrum Kongresowe, a także Operę Krakowską. A jeśli chodzi o współpracę poza naszym miastem, to należy położyć nacisk na współpracę z Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Studiowanie w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego daje bardzo wiele możliwości. Trzeba je tylko wykorzystać.